Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy sobie update rynku krypto. Pogadamy sobie trochę o tym, co się ostatnio wydarzyło, o przemówieniu Trumpa, o ETF-ach na Ethereum. Płynnie przeskoczymy sobie przez airdropy, wymintujemy sobie jakieś NFT-ki, pogadamy sobie chwilę o nodach i będzie super fajnie, także tradycyjnie, już nie przeciągając, zapraszam na intro. Polecam oczywiście sprawdzić link w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam. Ostatnio pojawił się tutaj Bingex, do którego również sobie dzisiaj wrócimy. Polecam oczywiście giełdę Bybit, jak i również portfel sprzętowy Keystone. Pod koniec wideo również wybierzemy kilka komentarzy, które dostaną jakieś USDT. Pamiętajcie, żeby wklejać mi ten adres, bo jeśli nie mam adresu, to nie mam jak wam wysłać sianka. A tymczasem my wbijamy na Crypto Bubbles. No i proszę bardzo, jak się ładnie zazieleniło. Rynek trochę odpoczywał przez ostatnie tygodnie. Tygodniówka, no tak średnio. Miesięcznie już trochę lepiej. Tutaj w ogóle dzisiaj widzę, że bitcoiny, forki bitcoina zaczynają lekko świrować. Bitcoin jeszcze przed chwilą złapał pułap 70 tysięcy dolarów. Ethereum po tych ETF-ach tak sobie średnio raczej radzi, tak średnio bym powiedział. Jeśli chodzi o te forki, to nie wiem, może ludzie szukają tańszego Bitcoina. Nawet Litecoin się tu znalazł, no czekamy na te 1400 dolarów, pozdrówki CryptoBir. Jeśli chodzi o spadki, mamy Helium, Flare, Kosmos, czyli Atom, ale takie spadki to nie są wcale spadki. Możemy również spojrzeć sobie tutaj na unlocki. W tym tygodniu 353 miliony dolarów w różnych tokenach zostanie odblokowane. Największy unlock ma Wormhole, później Optimism i mamy jeszcze tutaj Sui. Optimism już za 1 dzień i 9 godzin zrzuci 2,7% swojego supply. DYDX widzę też tutaj 3,6, to jest 10 milionów dolarów akurat za 2 dni i 9 godzin. Sui 49 milionów za 2 dni i 9 godzin. OIZ tutaj ma dość duży zrzut, 18% supply, 33 miliony, również za 2 dni i 9 godzin. Wormhole 170 za 4 dni i 21 godzin. Dobrze, no i przejdźmy do naszego Trumpa. The federal government has almost 210,000 Bitcoin or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? That's right, isn't it, huh? That's right. Niech pan Trump szyluje, zapraszam. Wiadomo, że to jest trochę taka kiełbasa wyborcza, ale ja na przykład nigdy swojego bitka nie sprzedałem. Może to nie jest zbyt dobra strategia dla większości z was, ale ja po prostu chcę mieć jak najwięcej bitcoina, nieważne ile on jest wart. Poza tym Donald Trump planuje zwolnić Gary'ego Genslera w pierwszy dzień jego urzędowania, jeśli oczywiście wygra. Zapewnia on również, że USA będzie magazynować bitcoina i chcą się stać taką krypto superpower świata. Will be the crypto capital of the planet and the bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No. No i tak jak mówiłem, ręce pod dupę i będzie dobrze. Problem jest pewnie taki, że większość z was trzyma bardzo dużo altcoinów, które pewnie teraz są pod wodą. Ale musicie pamiętać, że Bitcoin jest królem rynku krypto. No, you're going to be very happy with me. You're gonna be so happy. You're gonna say he's the greatest guy. That's why I'm proud to be the first major party nominee in American history to accept donations in Bitcoin. Trump jako pierwszy zaczął zbierać donacje na swoją kampanię właśnie w krypto. And crypto will skyrocket like never before, even beyond your expectations, and you are the people that are doing it. As we stop the war on crypto, we will immediately, and we'll do this very quickly, begin to build our economy, because when America is prospering, Bitcoin is soaring and it'll go up with it.
we had the greatest economy ever and we will soon have it again. Tutaj jest dobry fragment, jak mówi o Garym Gęslerze. Me too, because I said the election was rigged. Bitcoin stands for freedom, sovereignty and independence from government, coercion and control. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa. I owacje na stojąc. Godzinkę temu również pojawiła się propozycja z Hongkongu. Chcą umieścić Bitcoina w strategicznej rezerwie. Także wszystko zmierza w dobrym kierunku, proszę Państwa. ETF-y na Ethereum. Raczej to był event Sell the News. Zresztą w pierwszym dniu wypłynęło 1,5 miliarda dolarów z Trust Fundu na Grayscale, ale to są stare news. Tutaj mamy świeżynkę, 2,2 miliarda wpływu. Grayscale cały czas sprzedaje, tutaj mamy 285 milionów wypływu. Porównując to do Bitcoina, od początku roku zakumulowali 19 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o ostatnie wpływy, to raczej mamy na plus. 23 lipca tutaj wypłynęło 78 milionów. Piątek było 51 milionów na plus, czwartek 31, środa 44. Poniedziałkowe wpływy 485 milionów. Także na spokojnie, cierpliwi zostaną wynagrodzeni. No i tak jak wspominałem, na BingExie odpalili pierwszy Launch Pool, to jest token MAX, czyli projekt Matrix, o którym również Wam wspominałem i pewno niedługo coś świeżego nagram. Można tutaj zastejkować sobie USDT, jak i również Bitcoina. Staking zaczął się dzisiaj, będzie trwać przez 5 dni, mamy 2 miliony tokenów MAX do zebrania. Z tego co wiem, niedługo będzie więcej takich opcji, więc polecam sprawdzić giełdę BingEx, link oczywiście znajdziecie w opisie. Poza tym, jeśli stejkujecie Ethereum na EtherFi, to jest tutaj dodatkowa pula nagród w wysokości 500 tysięcy dolarów w tokenach Nexo, które wpadną Wam również z nagrodami. Nie musicie tutaj wykonywać żadnych dodatkowych akcji, wystarczy, że stejkujecie swoje eterki przed 31 lipca. Może to nie będzie za dużo, ale zawsze coś. Jutro również odpala się kolejny launch pool na giełdzie BitGet tokena L3. Tak jest, długo oczekiwany token od Layer 3 jutro również będzie mieć swój airdrop. Tutaj akurat można stejkować tokeny BGB, jak i USDT i do podziału mamy 5 350 tysięcy tokena L3. Link do giełdy BitGet również znajdziecie w opisie. W tym momencie jeszcze trwa launch pool z projektu Upland. Można tam stejkować również te dwa tokeny pod token Spark. To już jakieś 2 lata temu graliśmy pod tą grę Upland właśnie, gdzie można było tradować różnymi nieruchomościami. Ja po jakimś czasie po prostu straciłem zainteresowanie, ale wydaje mi się, że chyba zakwalifikowałem się na jakiś airdrop tak czy siak. Poza tym na Layer 3 właśnie możecie sobie sprawdzić Wasz przydział tokenów, jeśli chodzi o airdrop z tej platformy. Jutro będzie można je claimować. Będą tutaj dwie opcje. Sam claim albo claim i stake pod dodatkowe bonusy. Pewnie na giełdzie BitGet będą jakieś dodatkowe nagrody za depozyt, ale tego już nie jestem pewien. Katizen, tutaj mamy grę telegramową, którą molestujemy już od jakichś 3 miesięcy. Wiemy, że pośrednio zainwestował w nich Binance Labs. No i czekamy na ten airdrop, bo tu przedłużają. Mam nadzieję, że niedługo coś również nam tutaj skapnie. Listing pewnie będzie na Bybicie, gdzie już odpalili swój premarket i pewnie na OKX-ie. Więc mamy tutaj dwie największe giełdy. A jeśli chodzi o Telegrama, zapraszam na Michał Team, gdzie tutaj możecie znaleźć świeże informacje. Gadamy od rana do wieczora. Mamy bibliotekę z różnymi materiałami. Mamy narzędzia do krypto, artykuły, akcje, poter, dropy, nody, memy, klikacze telegramowe oczywiście. Zawsze świeże info, link w opisie.
Tutaj z kolei mamy info od Karoliny. Polecam śledzić tą dziewuchę, bo robi robotę. Scroll. Ja temat ostatnio odpuściłem, bo tydzień, w sumie to dwa tygodnie praktycznie mnie nie było. Miałem trochę wyjazdów, trochę gości. Zjeździliśmy przez ostatni tydzień połowę Krety z ekipą Hajsoholików. Serdecznie was, chłopaki, pozdrawiam. Więc za bardzo nie kumam, o co chodzi z tymi kanwami na scrollu, ale zostawię wam link do posta Karoli. Lecimy dalej. Po moim ostatnim wideo o Mantle Network pojawiło się więcej informacji na temat Cook airdropa, pod który gram. Jest to stakingowy airdrop, więc no, wymaga on tutaj zaangażowania dość sporego kapitału. Mamy informacje o tokenomii. Mamy również info, że będą tutaj NFT-ki. Będzie ostatni chapter na Path the Dragon, Dilemma. Będzie można po prostu przepalić tutaj nasze tokeny Path w zamian za tokeny Cook, jak i również wykupić dostęp do tych NFT-ków używając tokena Blue Magic, jak i naszych PAF. Więc jeśli ktoś restake'uje METH, to polecam się zainteresować tematem, a my lecimy dalej w stronę Interlocka. Interlock to jest taka wtyczka, która skanuje strony, które przeglądamy na naszej przeglądarce w celu wyszukania jakichś zagrożeń. Tak jak widać, mi tutaj przeskanowało dzisiaj 502 strony i nie znalazło nic podejrzanego. Po TGE będziemy mogli zarabiać tutaj tokeny iLock, a w tym momencie trwa airdrop. Na airdrop będzie przeznaczonych 15 milionów tokenów iLock, również już o tym wspominałem. Tutaj mamy kolejny airdrop, akurat na sieci Aptosa. Jeśli używaliście ekosystemu Pontem, to przeznaczyli oni 5% supply na pierwszy airdrop, więc możliwe, że będzie ich tutaj więcej. Vesting jest na 4 miesiące. Dodatkowo mamy 10% przeznaczone na staking, jak i również na przyszłe airdropy. Claiming również jutro. Więc sprawdźcie swoje Aptosowe portfele, może wam tutaj coś skapnie. Tutaj mamy kolejny airdrop ZK Link. Ja akurat słabo działałem na tym ZK Linku, również to był taki stakingowy airdrop. W tym momencie lekko ponad połowa tokenów jest do odebrania. Z tego co pamiętam, to chyba ze 2 albo 3 razy tutaj byłem na tej stronie, także no zawsze coś tam wpadło. Największy airdrop chyba był za te NFT-ki Link, tam było około 1000 tokenów. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy NFT-ka z oficjalnego konta od Zora, którego możemy sobie wymintować. Ja będę mintował właśnie na Zora. Koszty są bardzo niskie. Sign and confirm. Mamy to. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tutaj nowy przycisk na Rabi Wallet, ekosystem. Tak jak można było się już wcześniej spodziewać, Dbank po prostu zrobi swój własny łańcuch. Można tutaj sobie przebrydżować trochę Ethereum, żeby wymintować Genesis NFT właśnie na DBK Chain. Dodatkowo są tam zadania. Ja już akurat swojego wymintowałem, możemy wymintować jeszcze jednego? Chyba tak. Koszta również bardzo niski. Jeśli działaliście pod Caldera, również jest tutaj opcja, żeby wymintować sobie NFT-ki. Trzeba tylko zrobić kilka tasków na social media. Zostawić im tutaj follow, ja już mam to zrobione. Like and retweet. Finansowanie 25 milionów, proszę bardzo. Jeszcze Telegram, tutaj captcha i mintujemy NFT. Zatwierdzamy, chwilę czekamy i wszystko powinno się wymintować w backgroundzie. Jest ich tutaj w ogóle więcej, tak? Że można pod to trochę podziałać. One się mintują w sumie wszystkie automatycznie. Mi się wymintowało 16 akurat. Tutaj również mamy kampanię od Promptail. Są tutaj zadania, które większość z was, jeśli jesteście aktywni na przykład na ZK Synku, to powinniście już mieć to dawno zrobione. Więc wystarczy to przeklikać, trzeba mieć tutaj transakcje właśnie na ZK Sync. Są tutaj podłączone różne apki typu SyncSwap czy Element Market. Już tutaj mam niektóre sklejmowane. Polecam sobie przeklikać. Był tutaj już zrobiony jeden snapshot, jeszcze jeden jest w drodze. Będzie on mniej więcej za tydzień, 5 sierpnia chyba. Dobra, teraz wskakujemy płynnie na nody. Już od jakiegoś czasu informowałem was o rebrandingu Orion Protocol, który teraz nazywa się Lumia. Jest to projekt, który ma już swoją pozycję na rynku, ma do tego bardzo mocne partnerstwa,
wspierają w płynności na przykład takie giełdy jak Binance czy OKX. Ja tutaj mam akurat zakupionego jednego noda, w sumie mam ich 4. Na ten moment ten nod wykopał mi 156 tokenów. Jest tutaj opcja, że możemy sobie oddelegować nasze nody na 3, 6 albo 12 miesięcy i dodatkowo mamy tutaj multiplier. Opcji takich delegacji w przyszłości będzie 3, więc tego mogę wrzucić sobie tutaj na 3 miesiące na przykład. Jedna sztuka. Tak jest, ale chciałbym jednego noda zostawić, żeby mieć dostęp do tokenów, bo jeśli wy delegujecie wasze nody, to musicie czekać do końca 3 miesięcy, żeby mieć dostęp do waszych nagród. Tak jak widać, codziennie jest tutaj tylko 10 tysięcy tokenów, dodatkowo jeśli delegujecie wasze nody. A tokeny będzie można pobrać po oficjalnym swapie, z tego względu, że token Orion jest już listowany na takich giełdach jak Binance, Bybit, KuCoin czy Crypto.com. Widziałem, że Binance i KuCoin i Crypto.com oficjalnie będą wspierać ten swap, więc później po swapie będzie można sklejmować te tokeny i będzie można je upłynnić. W tym momencie token Orion kosztuje $1.30 chyba, z tego co pamiętam. Cena zaczyna rosnąć po przekroczeniu 10 tysięcy. W tym momencie mamy 10 080, więc cena takiego noda to jest $1005. Będzie ona rosnąć co $5 co 100 sprzedanych nodów. Cena tokena w tym momencie $1.31. Z tym, że market cap to jest jakieś 50 milionów. 50% tokenów jest przeznaczone właśnie dla posiadaczy nodu i 102 tysiące jest dystrybuowane dziennie właśnie do nich. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym projekcie, zapraszam sprawdzić tutaj to wideo. I kolejny mamy KEEP Protocol, który zajmuje się decentralizacją AI. Jednak nie decentralizują oni tylko modeli językowych czy na przykład API, ale stworzyli cały protokół. I ten protokół również jest właśnie zasilany nodami, które akurat trzeba stawiać na serwerach VPS. Ja do tego używam EaseFlow, który w tym momencie wspiera na przykład nody od Ether. A stawianie samego noda nie wymaga żadnej wiedzy technicznej i również mam u nich zniżkę 10%. Tutaj akurat mamy informację o Partnership. To jest jedna z flagowych aplikacji, która zostanie stworzona właśnie na KEEP Protocol. Momate mają w planie zonboardować 3 miliony userów AI do Web3. Jest to lider, jeśli chodzi o tak zwany Entertainment AI. Zajmują się oni tutaj agentami, tokenizacją asetów sztucznej inteligencji, płatnościami fiat krypto czy interoperacyjnymi kontami Abstract, czyli takimi, do których nie musimy zapisywać seedu. Dość mocny projekt, zresztą sam KEEP Protocol ma wsparcie od Animoca Brands. Więcej o tym projekcie mówiłem tutaj w tym wideo, a poza tym mają oni na pokładzie na przykład Open Campus, który zajmuje się edukacją wspieraną właśnie przez AI. Również projekt z bardzo dużym potencjałem, jest tutaj zaangażowanych 30 tysięcy różnych uczelni. Jestem pewny, że edukacja wykorzystująca właśnie sztuczną inteligencję będzie w przyszłości czymś normalnym. Jest to dość mocny projekt z mocnym wsparciem, dlatego załatwiłem wam miejsca na whiteliście specjalnie ode mnie. Mamy tutaj 5 tajerów. Te pierwsze dwa mają po 100 miejsc akurat. Tajer czwarty, nody kosztują $532. Tajer piąty, $586. I cena powoli rośnie z każdym tajerem. Tutaj mamy akurat po 200 miejsc na whiteliście. Ja również zaopatrzyłem się w nody od KEEP Protocol, a gdy będą one dostępne, to na pewno nagram instrukcję, jak zainstalować takiego noda używając EaseFlow. Dobra, lecimy dalej. Pozostając przy nodach i sztucznej inteligencji, czyli Agent Layer. Mamy teraz dostępny nowy, świeży produkt. Konkretnie został uruchomiony Agis Agent, który służy do audytowania smart kontraktu. Ostatnio również informowałem o tym bocie od Tarota. Jest to bot telegramowy, który czyta wam po prostu karty Tarot. Poza tym mają oni również kampanię w połączeniu z Bantle Network na Layer 3. W ogóle to korzystając z tego bota Fortuna,
Widziałem, że ostatnio jeden gościu wylosował sobie darmowego noda, korzystając właśnie z fortuny. Zasady są generalnie bardzo proste. Codziennie, jeśli posiadamy noda, mamy 3 możliwości, żeby zakręcić tym kołem fortuny i dostajemy punkty lub możemy dostać trochę Ethereum lub Bitcoin. Ale tak jak widać, darmowy nod od czasu do czasu również może nam się trafić. Jeśli zajmujecie się deweloperką, możecie sobie sprawdzić właśnie agenta Agi. W tym momencie jest on w pełni darmowy. Możecie tutaj przeanalizować swój kod, sprawdzić, czy ma on jakieś dziury. Są tutaj już kody dostępne, w których zostały wyłapane jakieś błędy. Sztuczna inteligencja po prostu zalała nasz świat i wygląda na to, że wszystko idzie w tą stronę, dlatego ja właśnie inwestuję w takie projekty. Tutaj mamy właśnie tą kampanię na Mantle. A jeśli chodzi o same nody w tym momencie, wydaje mi się, że za jakieś 2-3 tygodnie będzie TGE, jeśli chodzi o token Agent. Na ten moment sprzedało się prawie 8000 nodów, a cena to $1050. Z kolei jeśli chodzi o ten projekt, to zapraszam sprawdzić to wideo, a my możemy przejść do komentarzy. Widać generalnie, że ludzie wyjechali na wakacje. Wyświetlenia są bardzo różne, zależnie od wideo. Ile tutaj mamy komentarzy? No, tak średnio na jeża bym powiedział. Dobra, Jakub Augustyn. Ty, kolego, wygrywasz 10 baksów w USDT. Dobra, tutaj pod tym wideo jeszcze nagrodzimy jeden komentarz. W ogóle bardzo dobry materiał, polecam sobie sprawdzić. 25 minut mięsa. Proszę bardzo, $15 USDT dla ciebie. Poproszę o adres. Tutaj widzę, że często pytacie o tego Geliosa. Jeśli chodzi o projekt Gelios, odnosiłem się tutaj w tym materiale, także polecam sobie go obejrzeć. Pokrótce, no moim zdaniem Gelios, pierwsze co, to na pewno przespał moment, w którym mogli się odpalić. Moim zdaniem najlepszy czas to był halving Bitcoina. W tym momencie team postuje co, no tak jak widać, 2 tygodnie. Tu wklejają jakieś bez sensu posty GM. Wątpię, że cokolwiek z tego będzie. Nie chcę mówić, że to oszustwo, bo nie chcę później dostawać e-maili od adwokatów i się głupio tłumaczyć. Ale trzymam się z dala po prostu od projektów, które nie mają zdoksowanego teamu. Tutaj ten Iron Chain Bank. Ostatnio nawet do mnie napisali, ale wygląda on bardzo podobnie jak Gelios. Gdy pytałem się o ich współpracę, powiedzieli, że jest to tylko marketingowa współpraca, nie mają z nimi nic wspólnego. Jednak no, wygląda to dość podejrzanie, także ja wolałbym się trzymać z dala od takich projektów. Na Gelios utopiłem 7 koła dolców. Wydawało mi się, że te L2 na Bitcoinie mocno odpalą właśnie podczas halvingu, jednak tak się nie stało. Postowali oni tutaj non-stop o jakichś współpracach z dziwnymi projektami. No jednak nic ciekawego z tego nie wyszło. Na Discordzie milczą, na Telegramie tak samo. A jeśli chodzi o same nody, to takich projektów jest naprawdę multum. Nie będę wymieniał nazw, ale również pisały do mnie 2 projekty zajmujące się AI. Również mają dystrybucję tokenów właśnie poprzez nody. Jednak nie wiadomo, kto jest w teamie, nie mamy żadnych oficjalnych informacji, więc po prostu trzymam się z dala. Tutaj niby byli właśnie na tym evencie Web3 Dubai. No ciekawe, czy ktokolwiek w ogóle ich tam widział. Widziałem, że gdzieś tutaj było ich logo po prostu, ale to wystarczy zapłacić za sponsorship i takie logo wam umieszczą. Niestety nie wszystkie inwestycje będą wychodzić. Tym bardziej, że krypto to jest cały czas dziki zachód, także czekamy na Donalda Trumpa, aż nam ureguluje ten rynek, bo z tego co wiem, to dystrybucja poprzez nody naprawdę robi szum, na przykład w Korei, jednak no, nie wszystkie te projekty są godne zainteresowania. Zwykle jest to bardzo wczesna faza, nie wszystko da się tutaj sprawdzić, no i to akurat możemy zaliczyć do nietrafionej inwestycji. Jednak te projekty, które wam dzisiaj pokazałem wcześniej, typu Lumia, czy Keep Protocol, czy Agent Layer, tutaj akurat wiemy, kto siedzi w teamie, mamy konkretne wsparcie, tutaj mamy użyteczność, dobre partnerstwa, Binance, OKX, za Keep stoi Animoca Ventures, który nie pozwoliłby sobie, żeby coś tam się wysypało. Ja we wszystkie te projekty, które wam tutaj pokazuję, wkładam swoje środki, więc to przede wszystkim ja tutaj ryzykuję, a co ty robisz swoimi pieniędzmi, to już jest twoja sprawa. Musisz niestety brać te decyzje na klatę. Więc zawsze rób swój własny research. Tyle ode mnie, życzę wszystkiego dobrego. Zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, yo!